Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem Znajomy Zajączka i zapraszam na kolejny odcinek typu Jeden Dzień Z. Dzisiejszy Jeden Dzień Z spędzimy z wujkiem Korwina. Dziadkiem Korwina. Krewnym Korwina. To jest dalsza rodzina, ani wujek, ani dziadek, stryjek, cioteczny, ale rodzina spokrewniony, także roboczo nazywamy wujkiem Korwina. Aby ja, szalom, salam aleikum, witam serdecznie, jeden dzień z Helmut von Muckel. Zapraszam na kaiserreichową dawkę Totalenkriegu. Ja oczywiście jestem skromny Znajomy Zająca i będę was dzisiaj raczył opowieściami o historii zamierzchłej, o historii alternatywnej, a na pewno historii pełnej Totalenkriegu. Oczywiście znajdujemy się na Kaiserreichu, Herzowałem 4. Wy zostawiacie łapkę w górę i soczyste komentarze. Polecam Discordzika naszego, drugi kanał Znajomy Zajączka, Twitch Stream oraz Patronite dla chętnych. A my dzisiaj zajmiemy się wujkiem Korwina, Helmut von Mucke z niemieckiej Azji Wschodniej. Już od jakiegoś czasu w komentarzach prosiliście o niemiecką Azję Wschodnią, także zabierzemy się za nią. Możecie przy okazji w komentarzach napisać, kogo byście chcieli kolejnego zobaczyć z uniwersum Kaiserreicha, Kaiserreduxa w formacie Jeden Dzień Z. A tymczasem przejdźmy do fabułki Helmuta von Muckego, bo jego historia, ta prawdziwa historia jest jeszcze bardziej niesamowita niż to, co mieliśmy ostatnio Kołczaka. Poważnie. Przygody pana Muckiego, bo to dosłownie można nazwać przygodami, nadają się na porządny serial albo porządną wersję w kinie do obejrzenia. Poważnie, ja nie żartowałem, ani nie wyolbrzymiałem. Historia wujka Korwina, czyli von Muckego, ta prawdziwa, z naszego uniwersum prawdziwego podczas I wojny światowej, jest naprawdę niesamowita. Nawet śmiem twierdzić, leciutko epicka. Historia Helmuta von Muckego, która nas będzie interesować, zaczyna się wraz z wybuchem I wojny światowej. Jak dobrze pamiętacie, Niemcy przed I wojną światową posiadali całkiem sporo kolonii w Azji. Nawet w Chinach mieli swoją placówkę, Qingdao. I nasz wujek Korwina, Helmut von Mucke, zaczyna swoją przygodę wojenną na lekkim krążowniku Emden, gdzie pod dowództwem kapitana Müllera pływa po Oceanie Indyjskim, szukając i niszcząc konwoje należące do państw Ententy. Jeszcze w 1914 jesienią krążownik, na którym znajduje się nasz bohater dzisiejszego odcinka, otrzymuje rozkaz, aby zniszczyć na Wyspach Kokosowych ważną placówkę wojskową australijską służącą do komunikacji. Jednak niemiecki krążownik Emden zostaje przechwycony niedaleko Wysp Kokosowych przez australijski okręt wojenny. Zostaje bardzo poważnie uszkodzony, jednak udaje mu się uciec i osiada na mieliźnie na jednej z wysepek w tym archipelagu Wysp Kokosowych. W rzeczywistości to jest więcej wysepek niż tylko dwie. A jak wyczytałem jeszcze jako dodatkową ciekawostkę, to bitwa w okolicach Wysp Kokosowych jest pierwszą w historii bitwą morską floty Australii. Mimo to, że niemiecki krążownik utknął na mieliźnie, kapitan Müller postanawia mimo wszystko wykonać zadanie i wysyła Muckego wraz z około 50-osobowym oddziałem, żeby dotarł na cel misji i zniszczył ten system komunikacji. Problem pojawia się jednak w tym, że australijski garnizon dostrzega unoszący się dym z stojącego na mieliźnie krążownika niemieckiego i wzywa na pomoc cały czas operującego w pobliżu australijskiego krążownika, bodajże Sydney, który przypływa na miejsce i de facto dobija i całkowicie niszczy okręt niemiecki, który cały czas stoi na mieliźnie. Von Mucke ze swoim oddziałem de facto widzi to na własne oczy, że ich okręt, którym tu przypłynęli, zostaje całkowicie zniszczony. Także wkładają na genialny pomysł, gdzie zaczyna się niesamowita i epicka przygoda ucieczki przed ścigającymi ich wojskami Ententy i powrotu do Niemiec von Muckego i jego 50-osobowego oddziału. Otóż ich okręt zostaje zniszczony, oni znajdują się dokładnie tutaj, czyli dość daleko od Niemiec, także von Mucke ze swoim oddziałem wpadają na genialny pomysł, wpadają do bazy australijskiej i rekwirują trójmasztowy statek i uciekają tym trójmasztowym statkiem z tych Wysp Kokosowych. Ścigani cały czas przez ten australijski krążownik Sydney, udaje im się dotrzeć na port w Sumatrze, tym, przypominam, trójmasztowcem. Następnie na Sumatrze udaje im się przedostać tą całą 50-osobową ekipą. Von Muckę i jego ekipa udaje im się dostać na jeden ze statków handlowych, który płynie do
Jemenu, który w tym czasie znajduje się oczywiście pod osmańskim zarządem. I w Jemenie mają dostać asystę osmańskich żołnierzy, którzy mają pomóc im się przeprawić z powrotem do Europy. Jednak to trwa na tyle długo, że von Mucke ze swoją ekipą postanawiają po raz kolejny zarekwirować lokalne okręty. Te arabskie dały, wiecie, te takie okręty, takie charakterystyczne dla arabskich. Arabskiego Morza Czerwonego i sobie tymi okrętami płyną na północ. Płyną sobie na północ, jednak wpadają na jakieś rafy mielizny i rozbijają swój okręt w okolicach Mekki, gdzie schodzą na ląd. Tu, w okolicach Mekki, zostają wypatrzeni i dorwani przez Beduinów, którzy robią jako partyzantka dla Brytyjczyków. Wiecie, Lawrence z Arabii, te sprawy. Toczą z tymi Beduinami, uwaga, 3-dniową bitwę. Tam jest ich kilkaset tych nieregularnych wojsk beduińskich. No wiecie, takie typowe, no, kawaleria, trochę szabelek, trochę karabinów jakiś tam od Brytyjczyków dostali. Toczą 3-dniową bitwę, nie tracą żadnego człowieka i ostatecznie wszyscy dostają się do niewoli i trafiają do Mekki, gdzie prawdopodobnie zostaną wymienieni za brytyjskich jeńców, w sensie przekazani w brytyjskie ręce jako jeńcy. Jednak wykorzystując pomoc jednego ze służących w pałacu emira, bo oni gdzieś tam zostali zatrzymani w pałacu emira, udaje im się uciec z tej Mekki, z tego pałacu emira, z tej beduińskiej niewoli. Znowu dostają się na wybrzeże. Znowu rekwirują kolejny lokalny arabski okręt i dopływają do jakiejś wioski rybackiej, która jest niedaleko torów kolejowych. To jest ta ważna linia kolejowa, która biegnie wzdłuż wybrzeża, gdzie po krótkim marszu docierają na tory. Po krótkim oczekiwaniu dojeżdża pociąg, oni ten pociąg rekwirują, a właściwie się wpraszają po zatrzymaniu tego pociągu i już spokojnie docierają tym pociągiem do Konstantynopola, a z Konstantynopola to już bezpośrednio do Berlina. Jednak jak widzicie, sama historia, raz patrząc, że to z odległość, z Wysp Kokosowych, przez Sumatrę, przez Jemen, przez Mekkę, przez całe Imperium Osmańskie docierają do Berlina. To jest jedna z dłuższych, jak mam tutaj napisane, ucieczek w historii. A po drugie, przygody i epickość, no, gwarantowane. I to jest wujek Korwina. I to jest nie Kaiserreich, to jest nasze uniwersum. To się naprawdę wydarzyło. I ta ucieczka, te jego przygody, nie dość, że zasługują na książki. Książki powstały dwie, z tego co widzę. Sam von Mucke je napisał o swoich przygodach, jakie go spotkały podczas służby. Ale myślę, że jakaś adaptacja filmowa to byłby niezły film. Oczywiście von Mucke staje się dość rozpoznawalną postacią ze względu na zasługi, no i historię. On tych 50 żołnierzy de facto wszystkich sprowadził do domu. Z wyjątkiem jednego, który go stracił de facto w wyniku choroby. Jakieś tam tropikalne choroby go dopadły. A tak to wszystkich tych swoich żołnierzy, które miał pod komendą z tej Wyspy Kokosowej, sprowadził do Niemiec. Także wielki szacunek. Staje się dość sławną postacią, rozpoznawalną i wpływową. Gdy kończy się pierwsza wojna światowa, jak dużo Niemców ulega wpływom partii z wiatraczkiem i pewnemu malarzowi. Z tym, że nie jest do końca wiernym wyznawcą tej partii i mocno krytykuje kult jednostki i same jego takie dość skrajne metody, dlatego zostaje nie dość, że wydalony z partii, odsunięty od wpływów, to de facto trafia w latach 30. do obozu wraz z rodziną, jednak jest dość postacią bardzo znaną, bardzo szanowaną w Niemczech i lokalny komendant obozu, wbrew rozkazowi malarza, wypuszcza von Muckego z jego rodziną do domu i von Mucke dożywa sobie raz, że końca wojny, a później późnej starości gdzieś w jakimś mieście w Szlezwiku-Holsztajnu. Postać naprawdę niesamowita, z niesamowitą historią i jego przygoda, to czego dokonał, na pewno jest warta uwagi. Natomiast jak dobrze wiecie, my oczywiście jesteśmy teraz w uniwersum Kaiserreicha, więc od pierwszej wojny światowej mamy troszeczkę rozjazd i tutaj po pierwszej wojnie światowej von Mucke dostaje po prostu za swoje zasługi przydział i zostaje gubernatorem niemieckiej Azji Wschodniej. Sama niemiecka Azja Wschodnia też ma dość ciekawą historię, bo po pierwsze, gdy kończy się pierwsza wojna światowa i Niemcy wygrywają, to dostają od Francuzów kolonie francuskie w Azji, tylko problem jest taki, że te kolonie raz są częściowo kupowane przez Syjam, bo Syjam wtargnął podczas pierwszej wojny światowej i część tych kolonii francuskich sobie zajął, a dwa, że tutaj działa ta wietnamska partyzantka, która jeszcze w tym odcinku pewnie nie raz się przywinie, bo będziemy się z nią dalej męczyć, więc Niemcy dostają te kolonie, ale sami muszą zaprowadzić raz porządek z partyzantami lokalnymi, a dwa z Syjamem się dogadać. Natomiast druga część kolonii brytyjskich pada niemieckie w ręce dopiero w latach 20., kiedy w Wielkiej Brytanii
wybucha ta rewolucja syndykalistyczna, to wtedy Niemcy przejmują pod kontrolą brytyjskie kolonie, zwłaszcza ze strategicznie ważnym Singapurem, gdzie się znajduje stolica. Gdzie się znajduje stolica niemieckiej Azji Wschodniej. Warto dodać, że to jest jedyna prowincja, na którą posiadamy kory. Tak. Reszta prowincji w naszym kraju to są okupowane state'y. I niemiecka Azja Wschodnia jest o tyle ważna strategicznie, że nawet już po zakończeniu I wojny światowej, przypominam, że w uniwersum Kaiserreicha Japończycy się nie zgodzili na zawieszenie broni, na traktaty i dopiero w późnych latach 20. Zakończyli wojnę de facto z Niemcami, także wojna z Japończykami, jak ją oczywiście już znowimy, będzie naszym najważniejszym zadaniem. Mam nadzieję na jakieś epickie bitwy morskie z botem japońskim. Tak, ja w to wierzę, że w końcu się uda stworzyć jakieś fajne bitwy morskie z Japończykami, bo ta niemiecka Azja Wschodnia kontra Japonia to będzie idealny przykład. Otóż nie. I pewnie jeszcze będziemy musieli dbać o niemieckie wpływy w Chinach, także przed nami i przed panem wujkiem Korwina von Mucke sporo roboty, także mam nadzieję, że troszeczkę wam przybliżyłem historię, że was zaciekawiłem, jeżeli chodzi o Helmuta. I no i co, zapraszam na dzisiejszy totalen krygowy odcinek z niemieckiej Azji Wschodniej. Tak więc jak sami widzicie, Helmut von Mucke, czyli nasz tak zwany wujek Korwina, był ówczesnym gigaczadem, który na pewno znał się na swojej robocie. I zapewne gdyby żył w naszych czasach, wiecie co by zrobił? Jako spec od bitew morskich zapewne zagrałby z zającem w World of Warships, czyli niesamowitą gierkę o okrętach wojennych, krążowniki, pancerniki, lotniskowce, U-boty, niszczyciele, setki różnych historycznych okrętów z wielu nacji z całego świata, w tym polskie perełki, tak jak błyskawica oraz okręt, na którym pływał bohater dzisiejszego naszego odcinka, von Mucke, czyli niemiecki lekki krążownik Emden. Wykorzystaj tą specjalną okazję, pobierz giereczkę z linkacza poniżej, zarejestruj się, zgarnij wszystkie buściki łącznie z kontem premium i ciesz się epickimi bitwami morskimi, tak jak Helmut von Mucke, czyli nasz wujek Korwina. Co więcej, wszyscy, którzy pobiorą giereczkę z mojego linkacza i zarejestrują nowe konto, na Discordzie jest zakładka World of Warships, gdzie wrzucając screena z nowego utworzonego konta bierzecie udział w losowaniu kodów na giereczkę, także kolejne darmowe fanty, jakie możecie zgarnąć dzięki zającowi i współpracy z World of Warships. A już totalnie dla chętnych, to jak ktoś chce, niech wpadnie na streamy zająca na Twitchu, wspólne giereczki z widzami w World of Warships, wszystkich bierzemy, ze wszystkimi klikamy, wspólne spocone bitewki. Helmut von Mucke też ma wpaść na któregoś streama i z nami popykać, także zapraszam bardzo serdecznie. Ale fajna giereczka i te epickie bitwy morskie, jest nawet okręt, na którym pływałem. Jak zając ogarnie w deala, to widać, że wpadł spoko ziomek. Nie czekaj i pobieraj giereczkę z linkacza zająca. Widzimy się na polu bitwy, a właściwie na marzu bitwy, haha! Dobra, końcóweczką może troszeczkę przesadziłem, ale jak chcecie wziąć udział w współpracy albo zgarnąć darmowe fanty do World of Warships, albo chociaż pomóc zajączkowi z dobrego serca przy dealu i rozwoju tego kanału społeczności, to zapraszam bardzo serdecznie pobierać giereczkę z linkacza, więcej informacji oraz ten giveaway na kodziki na gry na Discordzie, a my przechodzimy do dalszej części odcinka. Drzewko naszej niemieckiej Azji Wschodniej nie jest dość duże, skupiamy się de facto tylko na fabułce wujka Korwina von Muckego, na pacyfikacji lokalnych społeczności oraz przede wszystkim na walce z wielką imperialną flotą Japonii, oczywiście na chwałę naszego imperium niemieckiego i Kaisera. Posiadamy trzy duchy narodowe. Jeden duch narodowy to jest to, że de facto Kaiser się nasz wyrzeknie, kiedy stracimy prowincje posiadające więcej niż 200 tysięcy populacji, czyli główne nasze najważniejsze kory. Dostajemy boosty w postaci kontrolowaniu handlu w Chinach, minus 40% consumer goodsów. Oraz mamy drobne problemy z lokalsami, którzy nie uznają de facto naszej władzy i jest problem, żeby zaciągać, mobilizować ich do armii. Nie no, ale patrzcie jaka flota, patrzcie jaka flota i trzy lotniskowce już mamy, wystarczy jeden lotniskowiec i będziemy mieli cztery lotniskowce do wojny. Idealny kraj. Drzewko w Azji zaczyna się od statusu admiralicji, która polega na uporządkowaniu spraw dawnych kolonii francuskich i brytyjskich, które są pod naszą kontrolą oraz warto zaznaczyć, że von Mucke ma tytuł wielkiego admirała. A jeżeli wielki admirał poleca ci World of Warships, to musi być coś na rzeczy, ale koniecznie z linkacza zająca. O proszę, posiadamy jakieś drobne mechaniczki do zarządzania naszymi kolejami. Przede wszystkim możemy poprosić Kaisera o sprzęt oraz manpower, czyli ogólnie o wsparcie.
oraz mamy możliwości dalszego konfliktu z Syjamem o władzę w Indochinach. To również jest to, co wam mówiłem na wstępie, że po wojnie Niemcy de facto musieli ogarnąć dawne francuskie kolonie, które raz, że się buntowały, to jeszcze Syjam zagarnął część tych ziem. Dobra, już widzę pierwszy problem. Kliknąłem tylko, żeby flota się zgromadziła w jednym porcie i wyzerowaliśmy całkiem ropę. Naszym głównym zadaniem jako niemieckiej kolonii wschodniej, daleko wschodniej, jest raz, żeby utrzymywać tutaj porządek, a dwa, żeby wspierać niemieckie wpływy. A utrzymywanie niemieckich wpływów i porządku w Chinach odbywa się przez Legation Cities. Tak więc będziemy musieli aktywnie działać, żeby te wolne chińskie handlowe miasta nie wpadły w ręce Japończyków, a pozostało wolno niemieckie. Dlatego myślę, że od razu, jak będzie tylko okazja, wyślemy wojska. 1000 naszych żołnierzy uda się do Legation Cities, żeby zwiększyć nasze wpływy. Nie, panie Kajzerzu, coś pan zrobił, pan przypaliłeś Kajzerkę, jakaś czarna Kajzerka ci rynek, giełdę rozwaliła. Jakie on lotniskowce budować, jak tu gospodarka siada? Co Erwin Rommel robi w naszej niemieckiej Azji Wschodniej? Może z von Mucke ustawił się na Multika w World of Warships, bo też pobrał giereczkę z naszego linkacza. Nie, dobra, przestanę. Starczy. Styknie. Kaiser nie zostawia wiernych swoich szpiegów. Kaisera bez pomocy. Dostajemy wsparcie z Berlina, troszeczkę manpowera, consumer goods, production efficiency i factory output. Panie Kaiserzu, doceniamy support? Kiedy ja myślał, że my tu z wujkiem Korwina będziemy pacyfikować i powiększać kolonie niemieckie w Azji, a tymczasem to my walczymy z własną gospodarką. Dziesiątki tysięcy ton ryżu gnije dosłownie na polach i weź tu żyj w tej Azji. Musimy zdecydować, czy chcemy wspierać rolników uprawiających ryż z Indochin i uratować ich gospodarkę, czy skupić się na gospodarce i przetwarzaniu gumy, gdzie to znajduje się w Malajach. Także nasza polityka skupi się na ochronie naszego przemysłu na Malajach. Nasze drzewko przemysłowe, czyli drzewko wychodzenia de facto z kryzysu, dzieli się na dwie części. Albo idziemy ścieżką redukcji kosztów i całkowitej zależności od Berlina, albo wybieramy dogadanie się z lokalnymi elitami i ogarnięcie naszego nietypowego rynku, gdzie nie dość, że musimy dbać o wpływy niemieckie, to jeszcze mamy pozostałość francuskich, brytyjskich oraz lokalnych. I generalnie to drzewko prawie wydaje się mocniejsze, także wybieramy kolaborację z lokalsami. Jakiś emperor do nas wrócił. Emperor Saigonek, dosłownie. Emperor Badaj wrócił ze studiów w Niemczech i powrócił do Saigonu. To jest jakiś lokalny wataszka, kazujący się nazywać emperorem. Nasz puppet emperor. Jednym z naszych zadań jest wspieranie niemieckich wpływów w Chinach, także wysyłamy karabiny do Ligi Ośmiu Prowincji, których czeka wojna domowa. I mam nadzieję, że będziemy mogli im pomóc bardziej bezpośrednio zgnieść syndykalistycznych wataszków. Ta chińska wojna domowa i ekspansja wataszków o niczym nie świadczy, miejcie trochę wiary, utrzymamy niemieckie wpływy w Azji. Kiedy Niemcy wprowadzali się do Indochin i całej Azji daleko wschodniej, pozbyli się lokalnych syndykalistycznych wataszków z Ho Chi Minhem na czele. Niestety w związku z krachem na giełdzie i ogólnym kryzysem zaczynają coraz częściej wybuchać lokalne zamieszki. Europejskie przywileje. Europejscy osadnicy i inwestorzy domagają się zwiększenia swoich przywilejów kosztem lokalnej społeczności aż do dość drastycznych rozwiązań prawnych. I tak się zastanawiam, że to raczej nie będzie dobra opcja przyznaniem tych przywilejów, zwłaszcza, że jeżeli mamy utrzymać niemieckie wpływy na naszą kolonię dalekowschodnią i potem walczyć z Imperium Japońskim, raczej będziemy lokalsów potrzebowali do pomocy, także odrzucimy europejskie przywileje. Niemiecki garnizon w Guangzhou został zaatakowany przez Chińczyków i kompania niemiecka zajmująca się Chinami poprosiła nas, żebyśmy zademonstrowali siłę niemieckiej marynarki, popłynęli tam flotą i troszeczkę ostrzali miasteczko, także czekają nas wielkie wojny, wielkie konflikty. Myślę, że rozgrzeweczka w strzelaniu w bezbronnych Chińczyków na plaży brzmi jak dobry plan, wyślij tam całą flotę. To się nazywa Gunboat Diplomacy, misja zakończona pełnym sukcesem. Pokazaliśmy Chińczykom, kto tu rządzi. Strajki planatorów. Strajkujący domagają się typowo socjalistycznych bredni, czyli skrócenia godzin pracy, polepszenia warunków, pitu. Generalnie możemy z nimi negocjować, bo to jest tylko factory output i surowce na 100 dni, a mamy 3 pracujące militarki, także
niewiele stracimy na negocjacjach z nimi, a tymczasem przygotujemy się do ostatecznej pacyfikacji partyzantki wietnamskiej. W naszych Indochinach robi się coraz cieplej, jacyś lokalni syndykalistyczni bandyci zaatakowali nas garnizon gdzieś na północ od Hanoi, także wyślemy nasze siły, żeby wytropiły i zmiażdżyły bandytów. Ej, ten cesarz, który wrócił ze studiów w Niemczech, ten papetowy cesarz, mu się coś pomylił, on jakieś reformy chce wprowadzać. Zatrzymajmy go, to zaszło zbyt daleko, on nie jest u siebie, tylko on jest w niemieckiej kolonii, tak? Także ten lokalny cesarz niech się opamięta i niech słucha, co mu von Mucke, wujek Korwina, ma do powiedzenia. Generalnie te eventy, ścieżki, wpływy niemieckie i lokalne, to co na przykład teraz mieliśmy, to decyduje, w którą stronę nasza kolonia pójdzie i z tego, co się orientuję, jak idziemy w stronę niemiecką, to mamy bardziej taką stechowaną, silniejszą armię pod Marinesów, a jak idziemy w lokalsów, to dostajemy głównie boosty do manpowera. A że my w sumie gramy chillowo, nie płacimy, poznajemy fabułkę, poznajemy lore, no to klikamy to, co wujek Korwina może by sobie poklikał. A na pewno wujek Korwina by sobie poklikał w World of Warships z zającowego linkacza. Polecam bardzo serdecznie. Jakby to powiedział klasyk, zanosi się na burzę. Coraz więcej agitatorów zaczyna się kręcić po wsiach i lokalnych miejscowościach, nawołując ludzi do de facto otwartej rebelii wobec niemieckiej władzy w Azji. Kaiser wzywa nas do wojny z Holandią oraz z holenderskimi Indiami wschodnimi. Z kolonią holenderską. Panie Kaiserze, trzeba uprzedzić, ja mam dywizje nie tu przygotowane. Więcej lewicowych agitatorów zacznie biegać po kraju, bo była jakaś wielka zorganizowana ucieczka z więzienia. W ogóle nie szykuje się wojna domowa z syndykalistami. W ogóle. Wietkong będzie niszczony. Kaiser wzywa, każdy posłuszny szpieg Kaisera słucha, także weszliśmy do wojny z indyjskimi koloniami. Spróbujemy zabezpieczyć Borneo. Borneo. No co ty gadasz? Dawaj prowincję. Powiększamy naszą kolonię wschodnią. Ej, nie wiem czy powinien to robić, ale ja to klikam. Aha, z Kaiserem szarpiemy się o kolonię. Bo on pewnie popeta wypuści, a tak to my będziemy kontrolować. Ej, no i nice, 7 state'ów udało się zabrać. Ale fajnie. Tylko wiem, co ten Kaiser zrobił, bo tu zostawił, nie mogłem tego zabrać, więc tu została holenderska kolonia. On pewnie zaraz tego popeta wypuści. Zabraliśmy trochę floty. Troszkę floty holenderskiej zabraliśmy. Ej, całkiem sporo tej holenderskiej floty zabraliśmy. Jakieś kurdupelki małe. I zabraliśmy wysepki. Aha! A, viva de la revolution, aha, viva la revolution, okej. Okay. No to ja się cieszę z wysepek, a tu rewolucja w kraju wybucha. Klasyczny zając. To oczywiście mamy opcję, żeby grać sobie jako syndykalistyczne Indochiny. My oczywiście zostajemy wiernymi szpiegami Kaisera, także walczymy z Wietkongiem. Zaczyna się etap wojny domowej. O, jest jakaś nawet mechaniczka przygotowana na tą wojnę domową. Podoba mi się stwierdzenie, że tu nie ma jednej linii frontu, a każdy żbiczek noszący tą taką trójkątną czapeczkę ryżową może być potencjalnym bandyckim watażką wspierającym tego syndykalistycznego żbiczka. I możemy zacząć od ostrzelania Saigonu. Brzmi jak plan, ostrzelać. Mamy wskaźnik tej siły powstania, niepodległościowej siły w Indochinach, było 33, jak ostrzelaliśmy, spadło na 13. I możemy rozpocząć blokadę morską. Pamiętacie, jak graliśmy Chinami, tymi czerwonymi syndykalistycznymi? To tam był właśnie event, że mogliśmy wysyłać sprzęt do tej partyzantki Wietkongów, ale do momentu, aż Niemcy nie wprowadzili blokady. To my właśnie tą blokadę teraz robimy od strony niemieckiej, także totalna blokada Saigonu. Mordziu, gdzie z tym workiem ryżu na Erwina Rommela? To jest lis pustyni, a teraz będzie Tarzanem niemieckiej dżungli. A, bo Kaiser nam wszystko przekazał. O, o. Panie Kaiserze, no ja wierny szpieg Kaisera. Zobaczcie, jak Kaiser docenia wiernych szpiegów. A teraz aż mi się głupio zrobiło, że ja się tam z Kaiserem licytowałem. Myślałem, że on tą insulinę wypuści jako papeta. A Kaiser nagradza swoich szpiegów, tak samo jak Zenz nagrodzi was, jak zrobicie linkacza z World of Warships. Może kolonii na Sumatrze nie dostaniecie, ale kodzik na giereczkę od zająca tam możecie wygrać. Oczywiście od południa szykujemy desant, nasze wojska byli na Borneo, teraz będą robić desant na Saigon, natomiast nasze główne siły jak najszybciej zatrzymały wojska wroga, nie udało się Wietkongowi zająć tego ważnego portu, który jako tako daje zaopatrzenie w tej dżungli. Jezu. Podoba mi się, znaczy nie podoba mi się, ale no jest jak jest. Wietkong nie respektuje zasad ówczesnych metod walki
i biega bez uniformu, bez mundurów, często wykorzystując lokalną ludność cywili do pomocy. Dlatego możemy wydać rozkaz, żeby strzelać do wszystkiego, co się rusza, i dostaniemy na 720 dni boost do ataku. Także strzelać! Puszczamy desant bezpośrednio na Saigon. Tutaj są dywizje, które bronią portu i okolic, ale mam nadzieję, że nasi marynarze się przybiją. Przyda się wsparcie. O ile na północy jeszcze dajemy radę, o tyle na południu, w centralnej części, to na Trytytkę się bronimy. Dobra, poszedł desant. Po ile tu jest dywizji? Jeszcze ściągałem. Tu pojedyncze się bronią dywizje. Nasz specjalista od desantów się dropi. To udało nam się zająć jedną pustą prowincję, więc od razu pomożecie Saigon i będziecie się bronić. Saigon zajęliśmy! O, great sukces! Saigon zajęty! Brawo! Ty, mordeczko, od razu się cofaj, a wylećcie tu dookoła pomóc naszym. Szkoda, że nie mamy PP, bo byśmy mogli dalej zbijać siłę ich powstania, jeżeli chodzi o Vietcong, oraz za pomocą PP moglibyśmy wspomóc przyjaznego nam wataszkę w Chinach. Zrobiliśmy cel narodowy i też możemy wysyłać bezpośrednie wsparcie do Chińczyków, ale to wszystko kosztuje PP. O, kociołek. Tylko nie wiem, czy uda się go utrzymać, ale zrobiliśmy kociołek z, powiedzmy, połowy sił Vietcongu. Bo tutaj trzymamy go na dość cienką, czerwoniutką linię, która może w każdej chwili pęknąć. O tak, pierwsze dzisiaj zbrodnie wojenne. Kaski pospadały 77 tysięcy. I wiecie co? Jestem dzbanem. Zamiast od razu dropić po zajęciu Saigonu dywizję, żeby przejęli Kong Tao i żeby ich skapitulować, to na siłę się pcham przez te dżungle i rzekę. I cyk, tak jak myślałem, desancik na puste plecy. Przy okazji i tak się przebiliśmy przez Saigony i te rzeki, wszyscy nasi schodzą. Ale tą wojnę, przyjemna, fajna, oskryptowana wojna, tu jakoś się zablokuje, to może kosztem PP i tam innych rzeczy sobie buściki powoli odpalać i powoli zmniejszać siłę wroga za pomocą jakichś fabularnych, eventowych mechaniczek. My natomiast troszeczkę na siłę, czystym spoceństwem się przebiliśmy. Tu kolejny kociołek, zbrodnie wojenne, teraz tam stolicę im wywaliło. Oni chyba będą walczyć do końca, to trzeba dosłownie każdego ziutka ze szpiczastą czapką trójkątną, co chodzi po polach ryżowych, poddać doktrynie pana Ragorna, bo oni się nie chcą poddać, w sensie w tym innym. O, poddali się jednak. A widzicie? Na słowo doktryna pana Ragorna każdy się poddaje. Ciekawostka, podczas tej wojny Erwin Rommel to chyba z 4 razy mi zachorował. Porowity chłopak. Zwycięstwo w Indochinach dostaliśmy osobiste gratulacje od Kaisera. Za gut, kameraden! O proszę, a ta dywizja, która zdesantowała się na plecy i zajęła to Kan Ho, nawet dostała medal. Dosłownie za zajęcie Kan Ho. Jakby to nie kosztowało tyle political powera, to byśmy nawet im dali ten medal, ale nie stać nas. Nawet piszą o nas w gazetach i to na pierwszej stronie, proszę bardzo, zobaczcie, jak nasza elita Space Marinesowa maszeruje o zdobytym Saigonie. A las barricadas, a tymczasem wujek Korwina wysyła ochotników na hiszpańską wojnę domową. Czy może być coś piękniejszego? Czy to będzie spaczenie, jak ja właśnie tymi Marinesami tu od tak sobie kociołek wykręcę? Czy to będzie zbyt duże kaiserreichowe spaczenie? Powiem tak, nie dość, że odcięliśmy kawał syndykalistycznej armii, to jeszcze wszystkich ochotników z Anglii, z Francji, z Indii również w tym kociołku pochłoniemy. Człowiek poci hiszpańską wojnę domową, a tymczasem na tej wysepce, w okolicach Rabulu, czyli tutaj koło Papui Nowej Gwinei, wulkan eksplodował. Czwarty lotniskowiec to Graf Zeppelin, no co ty gadasz, on sam się wystawił. Mamy 4 lotniskowce do wojny i czwarty to jest Graf Zeppelin. Jakieś wspólne manewry? Generalnie naszym zadaniem jest dbanie o porządek i niemieckie interesy w całej dalekowschodniej Azji, ale Filipiny to jest wyjątek, bo to jest sprawa amerykańska, także socjalistyczna rebelia na Filipinach to nie nasz biznes, nie nasza sprawa. A jednak nasza sprawa, bo oni pokojowo przekazali władzę syndykalistom i możemy wykraść im de facto wysepki na południu, które jeszcze nie zdążyły się, które nie są docelowo pod władzą syndykalistów. Jeszcze tam nowy rząd nie ugruntował swojej władzy, także wyślemy flotę na południowe wyspy Filipin. O proszę, jak to było? Boat diplomacy, przypływasz dużym łódkiem pod wybrzeże swojego rywala dyplomatycznego i wtedy debatujesz, rzucasz argumentami. No my posiadamy dość sporo argumentów, 4 takie potężne argumenty i takie trochę mniejszych argumencików. Także przekazali nam południowe wysepki. Pierwszy raz coś takiego widzę. Great sukces. I to wszystko dzięki wujkowi Korwina. Po wietnamskiej rebelii z tych syndykalistycznych wataszków i rzezimieszków możemy zrobić niemiecko-indochińskie pojednanie.
które podbije nam kompalians, posłuszeństwo i zbije opór wobec jedynego niemieckiego kaiserowego imperium. Lecimy. A to 300 dni my musimy ich pojednywać! Aha! Celem naszej największej floty, jaką posiada kraj poza Europą, jest jeden. Mianowicie przeciwstawić się imperializmowi japońskiemu. Naprzód, bebici, ciśnij tych spódni, ja wysłałem ci ochotników, ale nasi ochotnicy robią obecnie brzydkie rzeczy w Hiszpanii. Tutaj ten wyłom, tutaj zajęcie tej Galicji hiszpańskiej, to są nasze marinsy, Szybkie sprawozdanie z tego, co dzieje się na świecie. Nasi wygrali hiszpańską wojnę domową, nasze marinsy odegrały kluczową rolę. Japończycy desantują się na Filipiny. O, właśnie odbili się od jednego desantu Japończycy, a tutaj zajęli przyczółek z portem. Okej, czyli będzie Filipiny pół na pół podzielone. Może być ciekawa wojna z Japończykami. Mam nadzieję, że flotę wystawią godną, bo my już klepiemy super ciężkie, spocone pancerniczki. No i jeszcze z takich ciekawszych rzeczy to MacArthur się wywrócił i znowu syndykaliści jakby dominują tą amerykańską wojnę domową. Zamieszki w Birmie. Możemy wysłać naszą flotę, czyli Boats Diplomacy, czy jak to tam się nazywało. Znowu nasza potężna, pancerniczkowa, bydlacka flota odegra główną rolę. Tylko Birma to jest jak Węgry. One nie mają drzewka i za bardzo nie mają planu i pomysłu na przyszłość w Kaiserreichu. Także zobaczymy. No nie wiem, wyślemy naszą flotę. Ostatnio flotę dwa razy wysyłaliśmy, a w celach dyplomatycznych i dwa razy flota osiągnęła cele dyplomatyczne, także lecimy. Kolejną z mechaniczek naszej niemieckiej Azji Wschodniej jest to, że możemy za pomocą PP szybciej pacyfikować lokalsów, mianowicie zbijać im resistance i podbijać compliance, bo my na większość prowincji, które tu posiadamy, nigdy nie dostajemy korów. Jak widzicie, resistance ładnie się wbija, compliance też można przyspieszyć, to kosztuje oczywiście PP, ale można dzięki temu dużo szybciej wbijać posłuszeństwo i buściki z prowincji wyciągać. Proszę Państwa, potrzebna opinia ekspertów. Co powiecie o naszym najnowszym, spoconym, bydlaczkowym pancerniczku, który wyprzedza swoje czasy, powiedzmy, od 2 lata plus minus? Czyż nie robi wrażenie? Czyż nasz majestatyczny bydlaczek nie robi wrażenia? Ile stali od razu poszło w dół, jak oddaliśmy do produkcji. No jest jak jest. Mamy taki kwiecień 40. I zaraz powinna wybuchnąć wojna, a my jesteśmy kompletnie przygotowani. Przecież wy kompletnie nie jesteście przygotowani do walki. A tam Europa czeka. Lotniskowce nie mają samolotów. Siam dołączył do japońskiego sojuszu, więc otwiera nam się kolejny front, ja o tym zapomniałem. Problemy i kłopoty. No to zaczyna się drugi Weltkrieg. Tylko że ten Weltkrieg zaczyna się w Europie. Póki co, więc my jeszcze mamy chwilę czasu chillowania. Naszym głównym celem, przypominam, będzie Japonia, chociaż jest jedna... A nie, bo Meksyk też jest. O, cholipka, ale to nam przed nami otwiera możliwości do Totalen Kriegu. I teraz nie wiem, czy lecieć przez Hawaje do Meksyko, czy czekać na Japończyków. I Rosjanie jak zwykle wbijają nóż w plecy Kaiserowi. A jakie uniwersum Kaiserreicha jest piękne i ta Gruzja, która się rozlewa na Turcję. My możemy dołączyć do tej wojny, ale na razie nie musimy, bo my i tak za bardzo nie pomożemy. Trzymamy kciuki za pana Kaisera, będziemy gumę dostarczać. W ogóle my jako... Rosja inwajduje Reichsbach. W ogóle my jako niemiecka Azja Wschodnia de facto posiadamy światowy monopol gumy. Dosłownie. Produkujemy 2,5 tysiąca gumy. Potem dopiero jest Syjam, Niemcy, Indie, Brazylia. Zaczyna się. Zaczyna się Totalen Krieg, który oczywiście nie jesteśmy przygotowani. Ostatnio dywizje dopiero na Filipiny zaczynają się szkolić i docierać. Japoński ultimatum. Otrzymaliśmy ultimatum od Japonii, w której domagają się przekazania de facto większości naszych posiadłości na Pacyfiku i południowo-wschodniej Azji. Możemy się na to zgodzić. No albo oczywiście możemy odrzucić. Wojna totalna na morzu się zaczyna. Na morzach i oceanach, go! Panie wujku Korwina, mam nadzieję, że jesteś przygotowany i nie zatopisz naszej floty, bo jak to stracimy, to się nie odbudujemy. Singapore will never fall. Wojna na wschodnich morzach. Co ciekawe, to jest taki troszeczkę kulturowo-dyplomatyczno-geopolityczny zmianek, mianowicie, że to będzie wojna, gdzie lokalsi, czyli Japończycy, będą spróbowali po wielu wiekach europejskiej dominacji odzyskać kontrolę nad Azją i wyrzucić ją do Europejczyków, także ciekawe, ciekawe. My oczywiście jesteśmy w miarę przygotowani. Pamiętacie tego bydlaka, którego dałem do produkcji? On się jeszcze nie wystawił, ale mam nadzieję, że
że w końcu będzie wielki, potężny. Aha, okej, oni wszyscy wchodzą do wojny. Panie desancie, desant od razu puszczamy. Ty, mordeczko, musisz wejść do wojny. Sia musi wejść do wojny. No i chyba lecimy. Ej, ja wam powiem, że ta wojna nie będzie taka prosta, bo my tu jesteśmy całkowicie sami, a będziemy walczyli z Imperium Japońskim i jego papetami. O ile flotą mam nadzieję, że go pokonamy, o tyle jeżeli chodzi o nasze siły lądowe, no to pan Rommel, no, lisem pustyni był, a czy będzie Tarzanem dżungli, to się okaże. Pierwszy miesiąc wojny i trzeba troszeczkę zrewidować nasze imperialistyczne plany, to my nie jesteśmy stroną atakującą w tej wojnie, to my jesteśmy stroną panicznie brojącą się w tej wojnie, ewentualnie skaczącą gdzieś marinesami. Właśnie, nasz desancior pod Manilą wylądował, trzeba wspomóc naszych grzbiczków, którzy tu wylądowali, bo widzę, że broją portu i to solidnie broją portu, na szczęście na północy jest wolny porcik. Dobra, udało się, port na północy zabezpieczony, skontruj tę dywizję, niestety desant pod Manilą się nie udał, to jest za dużo Filipińczyków. Jest szansa, że w końcu uda się sforsować rzekę z Syjamem, bo się wypalili na ciągłych atakach, więc może wykorzystamy moment i przejdziemy na drugą stronę i leciutko popniemy linię frontu. Widel Afryka jest z nami, dropnęli się na środkowe jakieś wysepki w Filipinach. My tymczasem zabezpieczyliśmy Manilię i odcięliśmy północne dywizje, także jest szansa na sukces! Okej, japońskie desanty desantują się tutaj, gdzie mamy garnizony, natomiast tych wszystkich wysepek na Pacyfiku, zobaczcie ile tego mamy i każda ta wysepka ma port. Myśmy potrzebowali jakieś setki dywizji na same garnizonowanie, także te wysepki mają znaczenie. Garnizujemy tylko kluczowe wyspy, które będą nam potrzebne, żeby utrzymać własne główne prowincje i żeby mieć potem jakieś pozycje wyjściowe na desanty na Japonię. The Great Pacific War! Amerykanie wejdą do wojny! Amerykanie wejdą do wojny, Pacific Statesy wygrały amerykańską wojnę, bo dawno nie widziałem, żeby syndykaliści przegrali. Także będziemy mieli wsparcie w wojnie z Japończykami. Przyda się, bo ci Japończycy to tak troszeczkę nas dominują. Myślałem, że ta niemiecka Azja Wschodnia będzie silniejsza. Ta niemiecka Azja Wschodnia jest stworzona do tego, żeby bronić się w Enzigu wokół Singapuru. O, Filipiny skapitowały, nice! Jakie to jest wyposone, to jest Japończyków biega! Żaden nie ucieknie, wszystkich polować. Pa, jeszcze więcej tych Japończyków tu się wykluło. Upadek Paryża? Kaiserowi musi iść wybitnie dobrze. Ha, bo to Francuzom oddają. O proszę, ale on tam muci. Co prawda Rosjanie mucą go z drugiej strony i Bebici zjednoczył prawie całe Włochy. Poza oczywiście Sycylią. Brawo, panie Bebici, dumny z pana jestem. Ale no, że Kaiser, mamy luty 41 i on właśnie zajął prawobrzeżny Paryż. Gratulacje. Japońska flota przechwyciła nasze uboty. Nie wiem, czemu nasza flota, która stacjonuje tu obok, nie płynie mi na pomoc. Nie mam pojęcia, jak to działa. Natomiast ważne jest to, że jest szansa, że zdobędziemy port Japończyków w Apari. Jeżeli zdążymy przed tymi dywizjami, to odetniemy wszystko, co oni tutaj mają. No, nie zdążyliśmy, ale może ich wypchniemy? Dobra, mamy porcik zajęty. Nice, elegancko. Wujek Korwina miał pojedynek z admirałem Yamamoto. Jezus, jak to abstrakcyjnie brzmi, wujek Korwina kontra Yamamoto. Zatopiliśmy 6 japońskich krążowników. Przy niewielkiej stracie, w sumie jednego destroyera straciliśmy, a i 20 destroyerów japońskich poszło na dno. Filipiny zajęte, teraz pora na Singapur. Musimy koniecznie pozbyć się Singapuru, bez tego nie ma nawet co myśleć o desantach na Japonię. Także z Saigonu będziemy się desantować tutaj na to wąskie przejście, żeby odciąć te wszystkie japońsko-syjamskie dywizje, które de facto nieźle nas spuszowały. Dopiero tutaj w tych dżunglach i na rzece udało nam się ich zatrzymać. Także dawaj, jeden Marines nam po drodze wyparował niestety. Ale rekrutujemy kolejnego. Port będzie chyba niebroniony, to jakaś jedna dywizja tylko się przemieszczała, którą złapaliśmy. Dzięki temu będziemy w stanie prawdopodobnie odciąć te całe zgrupowanie. Oni oczywiście tutaj mają kolejne milion portów, ale chodzi o to, że nie będzie bezpośredniego lądowego połączenia. I ta armia, która w połowie była na Filipinach, generała Friedricha von Kesseringa, teraz znajduje się w całości na tym półwyspie malajskim, będzie mogła rozpocząć puszowanie z marinesami od północy. Przy okazji to jest też dobry moment, żeby Rommel swoimi dywizjami w Wietnamie zaczął puszować przez te Mekongi do Laosu i Kambodży, bo część dywizji syjamskich pewnie będzie chciała się wycofać, żeby bronić się przed tym desantem. No i cyk, nasze marinesy puszują od południa, główna armia piechoty również puszuje, zostały im de facto jeden port, bo ten zajmie, więc tu można by w sumie puścić kolejny desancier. Mógłbyś, Mordziu, nawet zrobić tak, że stąd dropniesz się na szybko tutaj, szybciutko czmychniesz.
Ty dobrze... Aha, bo oni teraz od północy Japończycy schodzą. No właśnie, schodzą Japończycy, ale pan Rommel jest już w sumie niedaleko Bangkoku. To jest kilka prowincji, tylko że problem jest taki, że to jest długa linia frontu, on ma tylko 24 dywizje piechoty. To nie jest jego Afryka Korps, albo w sumie YOLO. No dobra, pan Rommel zrobił to, co miał robić najbardziej, czyli szybki blitzkrieg. Dojechał do Bangkoku i co teraz? Bo tu są dywizje i jest dość rozciągnięta linia frontu. Może się mordeczko cofnij na razie. Tak leciutko się cofnij. I tak zrobiliśmy zamieszanie. Ten desant tutaj spowodował, że wszystkie dywizje, te japońskie milion dywizji, które cały czas nas puszowały, tylko rzeka nas broniła. One się teraz tutaj poprzesuwały, tutaj powrzucali dywizje, bo tu kolejna linia frontu. I wykorzystaliśmy to, że Japończycy byli mega rozciągnięci. Dobra, kociołek spadają, keski, tych już zostały same syjamskie dywizje. I wyzwolimy te Malaje, potem trzeba będzie jakieś desanciki tu na południe ogarnąć. Uwaga, desant na Bangkok, milion japońskich dywizji. Nie wiem, czy to się uda, to jest jeszcze jeden porcik. Bangkoku raczej nie zajmiemy. Okej, zajmiemy Bangkok, ja nie doceniam wujka Korwina. Bangkok zajęty, zajęty, oni są obok. No i elegancko. Weź ich od razu od lądu męcz, tutaj lecimy. Tu by fajnie było, jakbyśmy... Aha, bo oni mają z tej strony też porcik. Tu jest tyle portów w tej Azji, każda zasyfiona wysepka, liczba portów tutaj... Na tych pacyficznych atolkach, wulkanach wystających ciupinkę ponad powierzchnię wody jest przerażająca. Weź to wszystko garnizonuj, żeby się dało w końcu usuwać porty, to by było genialne. Jakby udało się zająć tą prowincję, to jest supply hubik pewnie, no właśnie, supply hubik, ważny węzeł kolejowy. Tutaj syjamska dywizja się wypala na naszym marinesie. Tu na południu byśmy doszli, czemu ci Japońcy, oni dosłownie wykluwają się z tych portów. No co nie spojrzę na port, to wykluwa się z niego horda Japończyków. Aha, no dobra, to tyle z kociołka. O, skapitulowali, co ty gadasz? Nice. Teraz tylko te szczury japońskie, które się chowają w dżungli. I mamy zabezpieczone plecy i można myśleć o desantach na mainland japoński. Oho, na Chiny się desantuje. Ciekawe, czy nasza placówka w Qingdao się obroni. Tutaj są forty i trochę radarów budowałem na przyszłość, żeby lepiej było pływać po tych pacyficznych i wewnętrznych morzach chińskich. Proszę państwa, desant na Tajwan. Zobaczymy, czy uda nam się zająć Tajwan, bo port jest broniony i to porąbanie mocno jest bronione. Nie wiem, czy my nie trafiliśmy na jakąś relokację wojsk japońskich i chyba przerwiemy ten desant i popłyniemy jeszcze raz. Jak się dropniemy tutaj, bez tego portu. Albo YOLO, damy radę. Nasze Fritz Scheisse pokona Homma Masaharu! Mamy taki desant, mamy takich marinesów, że się powinniśmy przebić. A mordeczka cały czas mi się desantuje na te... Aj, tutaj jak się zdropisz na Papuę Nową Gwineę, to aż tak fajnie nie będzie. On tutaj będzie mógł teraz sobie z buta przejść i zająć cało to. To już chyba trzeba będzie bronić. Zawsze możemy zająć port u góry, który jest pusty. Mi się wydaje po prostu, że trafiliśmy tu, te dywizje japońskie się gdzieś płynęły, przylokowały. I dlatego trafiliśmy na upadek ryki. Co tam się dzieje? Co tam się w tej Europie dzieje? A no dzieje się tyle, że Reichspark zaczął się cofać. Nawet nie wiem, czy Francuzi nie odbili Paryża? Nie, Paryż się jeszcze broni po stronie kaiserowej, ale pod Amiens zaczęli puszczać jakimiś czołgami dziwnymi i Rosjanie de facto są już w Polsce naszej. Tajwan plus minus zabezpieczony, to jeszcze porcik trzeba dobić, desantujemy się i z trzech prowincji go atakujemy i tutaj mamy odcięte cztery japońskie dywizje, poczekamy, aż troszeczkę zgłodnieją i nasi marinesi dokończą dzieła zniszczenia. To jest permanentny brak ropy na tym kraju. Permanentny brak ropy. Spotkaliśmy główną japońską flotę, to cztery lotniskowce, Ryuen Seri, Ryu Hosho, to są te główne japońskie lotniskowce, które powinniśmy znaleźć z naszego uniwersum. Troszeczkę pancerniczków, troszeczkę floty osłonowej. Praktycznie wszystkie uboty nam potopili, te uboty są całkiem fajne. Przy tej takiej nietypowej wojny na tych wysepkach pacyficznych uboty robią niesamowitą dobrą robotę, jeżeli chodzi o odcinanie zaopatrzenia, ile ja konwojów japońskich potopiłem, zwłaszcza przy oblężonych portach. To tylko wujek Korwina będzie mógł sobie w kajeciku zanotować. Natomiast my desantujemy się na Ryukyu Island. Z Ryukyu Island Okinawa, a z Okinawy mamy właściwe wyspy japońskie. Może jeszcze tylko Iwo Jimę zajmiemy. No patrz co za spocenie, zdesantowało nam się na tego. Na Tajwan. Tak zwany kontrdesancik. Byłaby wielka szkoda, gdybyśmy japoński kontrdesant skontrowali naszym kontrdesantem i właśnie nasz Marines Fritz von Scheisse płynie do porciku. Te dywizje też były odcięte, one w ogóle nie mają zaopatrzenia, odcięte przez naszą marynarkę, która tutaj topiła konwoje. Próbuję striggerować bitwę morską, żeby znowu nie było tak, że bot nie umie w bitwy morskiej, po prostu mimo gigantycznych flot nie dojdzie do żadnego pojedynku morskiego.
No ale póki co nam się nie udaje sprowokować ich do bitwy morskiej, no i desantujemy się na ich desant, który był kontrą na nasz desant. Polska zdradziła Niemcy. To jest bardzo zły moment na zdradę Niemców, bo Niemcy się dość mocno cofają. Mamy któryś wrzesień 41. W ciągu pół roku Niemcy ze zdobycia Paryża cofają się na linię Wisły. Czy my właśnie wprowadziliśmy bomby zapalające z białym fosforem? Czy to ma być nawiązanie do wypalania Puszczy Wietnamskiej? Będziemy wypalać Puszczę Japońską białym fosforem. A teraz opracujemy Walkirię Pola Walki, bus do szpitali polowych, które mam nadzieję zmniejszy nam straty, jakie ponosimy. Bo manpowera w tym kraju niewiele. Generalnie my już straciliśmy 137 tysięcy, natomiast Japończycy mają straty na poziomie 636 tysięcy. Generalnie całej tej sojuszu, nie no dobra, Indie tutaj mają prawie milion strat dorzuciły. No ale my Japończykom mamy straty powiedzmy 1 do 6, 1 do 7. Do tego jeszcze Syjam, 300 tysięcy strat i Filipiny 20 tysięcy strat, nice. Dobra, czy my zdobędziemy festung Okinawa? Pytanie do ekspertów, bo to jest milion japońskich dywizji. Im bliżej Japonii, tym więcej japońskich dywizji. Czy my musimy zaniukować Japonię atomóweczkami, żeby się przebić? Bo coś czuję, że puszowanie tego zwykłym, konwencjonalnym sposobem, desantami i tym wszystkim, to może być problem. Na pewno puszuj od razu, żeby pomóc im, ty na pewno przybijaj z tej strony, a ty w razie czego buduj tu już porcik. To może być ciężko. Dobra, bitwa o jedyny port. Tanaka Shichuchuchi broni, doświadczony generał, ma do dyspozycji 9 dywizji. Część już jest osłabiona mocno. Czyli są otoczone, odcięte od zaopatrzenia. W razie czego budujemy tam w porcie na tej środkowej wyspie, jakby był problem. A tymczasem na siłę puszujemy porcik, ale chyba dacie radę. Widzę, że Imaruri Hitotoshi przejął dowodzenie, żeby zmniejszyć upadek Warszawy. To chyba dobrze. Zmniejszyć debuffy za okrążenie, otoczenie i braki supply'owe. A nasze Marinesy... O, Polska kapituluje, bardzo dobrze, to padło? Padło, nice. To ta zdradziecka Polska skapitulowała, tak, Kaiser robi porządki. Kaiser robi porządki, to nam się podoba. O, to ten mega upgrade'owany pancerniczek się wystawił, Schnarchorst. To jest ta templatka? Tak, to jest nasz bydlaczek, dawaj. Bo człowiek robi tą flotę, poci, wypaca, robi piękne templatki do doktrynki. A potem bot nie daje ci stoczyć żadnej bitwy morskiej. Ja już dosłownie konwoje topię, patroluje dookoła Japonii między przerwami, między desantami, żeby wkurzyć Japończyków i zmusić ich do bitwy morskiej. A oni unikają starcia? Oho, ty, paj, 15 dywizji japońskich na Indochiny nam się desantuje. Ty, gdzie jest Rommel? Rommel jest na Filipinach. Chodź, bo oni tam się na pewno dropną. Może port się utrzyma przez chwilę. Ale to nie wygląda za dobrze. Mordeczko, szybka linia obrony. Oho, to jest zmasowana akcja japońska. To jest zmasowana akcja japońska. Dobra, to jak Japończycy desantują nam się, to my możemy zdesantować się do Japonii. Czy wy jesteście gotowi, mordeczki? Odzyskajcie troszeczkę organizacji i desantujemy się do Japonii. Dobra, pan Rommel tutaj walczy, żeby ten desant bardziej się nie rozlał. Nasze konwoje pływają i nasze boty pływają i topą ich konwoje. My natomiast desantujemy się na Kyushu Kyushu. A tu kolejne milion dywizji japońskich na każdą prowincję. Dobra, to zajęliśmy, tu jest jakiś porcik, znaczy stocznia, to możesz pozajmować. Ciebie trzeba odciąć, ty od razu leć na kolejną wyspę, no i wy tutaj... O, to jest 7 dywizji! Ja cię! Okej, okay, dobra. W Ukłotocie jest 7 dywizji, rozumiesz? Port buduj od razu u nas. Dobra, problem, że tak powiem, desantu w Wietnamie rozwiązany. Zajęliśmy porcik i te wszystkie dywizje japońskie zginą. Natomiast problem naszego desantu w Japonii nie został rozwiązany, bo nie zajęliśmy żadnego portu. Żadnego portu nie zajęliśmy, także jak szybko tutaj się nie zbuduje porcik, to będzie problem. Powstała dość skomplikowana sytuacja. My trzymamy te prowincje tutaj, przepychamy się na zmianę przez tą cieśninę, trzymamy przejście cieśniny z drugiej strony. Mamy przyczółek tutaj odcięty, desantujemy się teraz na tą wysepkę, bo ta wysepka ma... Tsushima chyba ma przejście na Fukutake z kolejnej prowincji, więc oni tu się wycofują i odnawiają organizację, a tak to będzie mogli ich zaatakować. A wróg kontroluje dwa jedyne porty, które są na Kyushu. Dobra, zaatakuj teraz Fukutake, my zdobędziemy, mam nadzieję, tą wysepkę i potem z tej wysepki zdesantujemy się tutaj, znaczy przejdziemy przez cieśninę. To jest desant bez portów połączony z desantem na wyspę połączoną z cieśniną do portu docelowego, rozumiesz? Piękne spaczenie!
Dobra, wysepka zabezpieczona, od razu teraz przez Cieśninę kolejny atak. Tu się dywizje wycofują, bardzo dobrze. Zaraz chyba wszędzie trzeba będzie ten port skontrować. Wy tutaj możecie, a nawet na stenda nie walniemy. Przydałoby się, żebyście wy się nie wycofywali, bo wtedy będą mogliby kokury atakować. I no i stąd trzeba by was wyrzucić, ale poczekajcie na organizację. A jak nie możesz, możesz to zaatakować? Nie możesz z tej prowincji. Poczekamy na razie. Mamy Fukutaka zdobyta, ja Nagasaki się tylko broni. Dobra, ale jest porcik, powtarzam, porcik zabezpieczony. Great sukces, będzie jedzonko, będzie amciu. Ale kreski w Nagasaki spadają, ale słodko. O tak, bardzo dobrze, o to chodziło. Szkoda, że nas tutaj wypchnęli, ale najważniejsze, że mamy porty zabezpieczone. Tego nawet nie musisz już budować. Dobra, Marinesy puszują, zabezpieczamy Hiroshima. Pierwsze dywizje zwykłej piechoty dotarły. Na razie tylko ta trzynastka, potem wrzucimy Romla, bo chcę, żebyście tą trzynastką przejęli tutaj ten wyłom, którego nie możemy spuszować. No i pojawia się zasadnicze pytanie, czy my chcemy ewentualnie kapitulować Japonię? Bo ona ma ustawione Strike Force. Jeżeli ta ich główna flota jest ustawiona Strike Force, to generalnie my się nigdy nie spotkamy, jeżeli chodzi o bitwę morską. Dobra, odcięliśmy ich na Shikoku. Te dywizje są odcięte, tu już nie będą mieli gdzie uciekać, no właśnie. Także kolejne keski pospadają, nice. Osaka padła, Kyoto właśnie jest zdobywane, pałace cesarskie. Jesteśmy już w sumie w połowie Japonii przebitej. Jak nie chcą bitwy morskiej, trudno, po prostu sobie weźmiemy ich flotę, mam nadzieję, w konferencji pokojowej. Bo jeżeli oponent nie ustawi odpowiednio rozkazów, w sensie będzie na Strike Force, miała Strike Force polega na tym, że ta flota wypływa, jak już jest jakiś konflikt, bitwa morska, a sama z siebie nie striggeruje bitwy, więc my będziemy czymkolwiek bym nie pływał, jak pływał, to oni tak się nie będą chcieli bić. No i właśnie pada Tokio, Tokio zostało zdobyte i mamy kapitulację Japonii. Wielkie zwycięstwo, no szkoda, że nie dało się zrobić jakiejś legitnej dużej bitwy morskiej. Treaty of Tokyo, Germany z Azja bierze 47 state'ów, a to oznacza, że cel nasz został spełniony, Japonia została zniszczona, obroniliśmy wpływy niemieckie w Azji Wschodniej, co ponadto, no dość, że tak powiem, zwiększyliśmy zasięg tych wpływów oraz znacząco powiększyliśmy flotę niemiecką. Cała flota japońska, teraz flota niemiecka, wszystkie lotniskowce, wszystkie pancerniczki przetrwały. Wiecie, co jest fajnego w tej niemieckiej Azji Wschodniej? Że jak się pójdzie w tych Marinesów, to potem się robi instant desanty. Oni praktycznie nie mają czasu, znaczy mają zerowy czas przygotowania desantów. Jedyne co, to muszą się po prostu dostać do portu, z którego będzie desant, a tak to oni instant mają gotowe desanty. Rozumiesz? I właśnie ten nasz instant desant leci na Hawaje. Hawaje są syndykalistyczne, są w międzynarodówce. Zobaczymy, czy niemieckiej Azji Wschodniej razem z nową flotą, bo do naszej głównej floty dołączyły pancerniczki bydlaczkie japońskie, czy uda nam się zdobyć Hawaje. Jedna dywizja broni Hawajów. Dobra, czyli raczej powinniśmy zdobyć Hawaje i cały Pacyfik zabezpieczyć tym samym. 2 kwietnia 1942 roku i wojna na Pacyfiku de facto jest wygrana i zakończona, bo pozbyliśmy się wszystkich japońskich żbiczków, ich sojuszników, oraz pozbyliśmy się tych hawajskich kolonii hawajskiej, jako kolonii, znaczy Hawajów jako kolonii syndykalistycznej na Pacyfiku. Także nasz cel został osiągnięty. Wojna w dalekiej Azji wygrana. Handeli gumą i przyprawami zabezpieczone. Jeśli chodzi o nasze drzewko, to najważniejsze rzeczy mamy zrobione. Wyciągnęliśmy wszystko, co najważniejsze. Tu już zostały jakieś pierdoły, z wyjątkiem możliwości ataku na Legation Cities. Legation Cities przestało być neutralne, miało być naszą strefą, bo przestało być neutralne i dołączyło do Ententy. Więc moglibyśmy w teorii jeszcze zaatakować Legation Cities i wypowiedzieć wojnę de facto całej Entencie. Ale to byłby już czysty imperializm, a wujek Korwina, pan Helmut von Mucke, nie był raczej imperialistą, tylko wiernym szpiegiem Kaisera. I a propos Kaiserów, to Reichspaktowi w Europie tak średnio idzie. Przestał się cofać, odbił się Warszawę, ale bez naszej pomocy oni raczej tego nie wygrają, tylko że naszym celem było wygranie wojny na wschodzie. My wojnę na wschodzie, dalekim wschodzie wygraliśmy. Wyciągnęliśmy wszystko, co się dało z tej niemieckiej Azji Wschodniej. Fabułkę pana Mukiego poznaliśmy. Nie ma już jakichś żadnych eventów, raczej kontencik w całości wyczerpany. Teraz było po prostu kolorowanie mapy. Więc Europę zostawiamy. My nieraz się już bawili w Europie, jeszcze nieraz będziemy się bawić w Europie. Bez sensu, jakbyśmy tutaj biegali. W ogóle jest fioletowa Hiszpania, lol. Więc ja bym sobie odpuścił. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Szkoda wielka, że nie dało się stoczyć bitwy morskiej. Ale wiecie, gdzie da się stoczyć bitwę morską?
w World of Warships, więc polecam bardzo serdecznie kliknąć w linkacza, pobrać giereczkę, zarejestrować się z tego linkacza i będziecie mieli możliwość rozegrania epickich bitew morskich z darmowym kontem premium oraz być może spotkamy się na polach, znaczy na morzach i poszczelamy się, także co? Ja byłem Zajączek, dziękuję bardzo wszystkim za uwagę, łapę górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnym odcinku z serii Jeden Dzień Z. Pamiętajcie, żeby w komentarzach napisać, z kim chcecie kolejny odcinek. W ogóle kolejną śmieszną rzecz zobaczymy na tej niemieckiej Azji Wschodniej. Pierwsze to są te Marinesy, które mają instant desanty, jak je wypłacisz, a druga rzecz, czy my jesteśmy kolonią. I jako kolonia w Europku, znaczy w Hoju, nie możemy mieć kolejnych kolonii, papetu. Także wszystko, co kupujemy, pozostaje de facto pod naszą kontrolą, a nie jak zwykle na Kaiserreichu masz ten event, który wymusza na tobie albo duże straty w political powerze i stabilce, żeby okupować, albo musisz robić papeta, a my to za darmo okupujemy. A że my też mamy boosty do pacyfikacji, całkiem sensowne boosty do pacyfikacji oporu, rezystansu i wbijaniu posłuszeństwa, także całkiem fajny ta niemiecka Azja Wschodnia, a jak jeszcze się pójdzie w ogóle, jak się jeszcze w ogóle pójdzie pewnie tym drzewkiem, gdzie jeszcze więcej dostajesz boostów do właściwie manpowera z nieskorowanych prowincji, to możesz całkiem silny zrobić kraj, ale to już kosztem Marinesu. Taka ciekawostka od wujka Korwina.